Odpada, odpada. Chociaż musiał tu operować, jak coś to mi czytać. Siema, siema. Siema, słychać nas? Dobrze? Pozdro, pozdro. Pytam się, czy słychać dobrze? Dobra. W ten sposób pierwszy raz korzystam z tej aplikacji typowo YouTube'owej i jeszcze nie znam. Cześć wszystkim. Co tu jest tak krzywo gdzieś? Co to jest tak krzywo? Nie fajnie. Okej, tu gdzieś przestawimy się. O. Okej. Jest git, jest git. No dobra. To działamy pomalutku. Czytaj, co tam chłopaki piszą, co tam mówią. Cześć, ustawię telefon. No, weź ustaw telefon. Co robimy, co robimy? Połączymy sobie tak. Kurczę, kaflej wziąłem? Nie, wiesz, nie. Wziąłem taki tylko. Że z racji tego, że tutaj nie mamy... Nie mamy... O właśnie, daj mi, ja sobie będę tutaj. A da się zrobić, żeby był większy ten? Czad. No. Nie, chyba możesz jeszcze tak zrobić. O, właśnie. Teraz będzie fajnie. O, staw za 1000 zł. Ładnie. Nieźle, nieźle. Kurczę, poszukaj mi nożyka. Muszę tu obciąć. Nie wiem, czy to da radę. Zek Kru, pozdrawiam. Siema. O rany. Poszukaj, tam jest w którymś tym lepsze są nożyki. Daj mi lepsze nożyki. Co robimy? Próbujemy połączyć takie wulkany. Połączymy je razem. One się palą coś koło 15 sekund, czyli porobimy na lądzie. Niestety gdzieś chyba zostawiłem w domu ten ląd lepszy. Mam taki cieńszy, ale on też jest niezły. I co 10 cm po prostu połączymy wulkan. Oczywiście jest problem, bo nie mam kleju na gorąco. Zobaczymy, czy da radę. Weź tam gdzieś do wiaderka, gdzieś było. O, tu jest. I spróbujemy je połączyć. Powiedzmy na takie dosyćce. Da radę. Zaraz zobaczymy, czy da radę. Lepszy byłby klej na gorąco, no ale co zrobić, nie ma. Zobaczymy, czy ten klej kropelka żelowy da radę. Damy powiedzmy 4 kropelki. Chyba nie da rady. Szkoda, bo było naprawdę świetnie. A może da radę? Bajery hukowe za 100 zł. Rakiety Mixer. No nieźle, nieźle. Taki zestaw wulkany, motylki. Bardzo fajne motylki są. Weź troszeczkę najwyżej. Minimalnie. Poczekaj chwilę, bo nic się tu nie dzieje na razie. Nie wiem, czy się ściga. Jakoś. Bo jest opóźnienie około 10 sekund. Bardzo fajne są motylki od Funke. Nie mamy ich tu w samochodzie, zostały. One jest, jedne są z cracklingiem, drugie są wyrzucają takie, co wyrzucają? Brokat. Bardzo fajne. Licho się tu trzyma. Kurde. No brakuje tego prądu tutaj. Nie mamy w garażu prądu. Przydałby się naprawdę prąd. Zmieści się tutaj ich tyle.
Najwyżej sobie to dzisiaj poustawiamy. Odstawimy do wyschnięcia ten klej i jutro dopiero połączymy. Czytaj mi tam, bo naprawdę nie mogę, nie dam rady. 7 paczek eksploderów. Czy spoko są hamery H1? Tak. Tak, tylko zależy, bo tam były dwie wersje tych hamerów H1. Jedne były te starsze, drugie były te nowsze. Ale ogólnie one były niezłe. A silikon będzie bardzo długo schnął. A ten klej też powinien trzymać. 4 sztuki, zmieszczą się na 4 sztuki? Zmieszczą się. Tylko żeby tylko dobrze się przykleiło, to już by było naprawdę świetnie. O, ten jakiś. A nie szkodzi, bo i tak jest w środku. Mała rureczka to jest. Czytasz mi? Czytaj tam. Te nowsze, bo 19 rok. Co 19? Nie wiem, tak jest napisane. No i tak sobie robimy taki projekcik. Witam. Połączymy. Siema, kto doszedł, kto się pojawił teraz. Połączymy sobie takie właśnie tutaj lącikiem i zobaczymy. Siema. Siema. Coś słabo, ten klej schnie. Dobra, na razie zostawimy. Jak coś, to jutro wrócimy do tego. Zostawiamy na razie na bok. Przydałoby nam się, żebyśmy mieli... Teraz wszyscy się witają. Siema, siemka. Będą luźne szczelania w 2021. Zobaczymy, co będzie w 2021. Siema. Bo ostatnio jest problem z miejscówką na strzelanie, bo nas wczoraj pogonili, że zwierzęta straszymy i może być problem. Mamy takie kosteczki Baikał. Michael. Monaco i do tego klasycznego samuraja od Jorge sobie. Próbujemy to połączyć razem, żeby to po prostu tak wystrzelił, jak może oglądaliście ten mini pokaz. Mini pokaz i zrobimy takie coś. Pytaliście tych zwierząt, czy się boją? To no, po 19 podjechał... można strzelać, czy nie? Teoretycznie można. Siema. Teoretycznie można, teoretycznie nie można. I tak, jedni mówią, że można, drudzy, że nie można. Na Radiu Z, może ktoś słyszał, Fundacja Pozytywne Emocje, tak? Jakiś pokaz będzie, tak, będzie. Siemka, Piro. Fundacja Pozytywne Emocje. U mnie pieski gadali, że nie. Fundacja Pozytywne Emocje wypuściła spot reklamowy. Siemano, że... wariaty, problem nie są zwierzęta, tylko ludzie. Dokładnie. Problemem są ludzie. Dokładnie. Problemem ja są tam ludzie. Sylwek z biedrą, całą biedrę wykupiłem dziś 5K, poszło, haha, pozdro. I teraz tak. Żeby nie było, nie rozbieram pirotechniki. Ja tylko rozdzieram sobie tutaj te papierki, osłonę, nic więcej. Nawet to nie wiem, czy to można nazwać osłoną. Także pirotechniki nie rozbieram, nikt mi nic nie zarzuca. Ale mamy Iwonę, co czat czyta, haha. Co mamy? Iwonę. Pozdrawiam was, wariaty. Może opowiedzcie jakąś historię ze strzelania, kto was może przegonił lub coś. No pogonili nas. Znaczy nie pogonili, my już skończyliśmy strzelać, już gdzieś jechaliśmy.
i podjeżdżę, wyjeżdżamy. Mam pytanie, czy będzie relacja z Sylwka? Będzie, na pewno coś będzie. Na razie robimy projekcik. Sylwek jest jutro, jutro już zaczynamy. A, może byśmy zrobili live'a ze strzelania? Ja co? Chyba o 19 robię pokaz. Ile macie lat jutro SRM? No, ja to jestem stary. Tak. 38 lat. Po policji ma być dużo, tak. Będziemy robić, właśnie się zastanawiamy, czy by nie zrobić live'a z takiego luźnego strzelania, po prostu gdzieś podjedziemy sobie tak, żeby tu nikogo nie denerwować. Weźmiemy pudło petard i będziemy sobie z pudła petard napierdzielać. Nie no, lepiej relacja niż live, bo wiesz, jak będę nawalał i potem nie zobaczę. Tak, tak. A czy live'a... Tata i syn? Jeśli... Znak zapytania. Co? Tata i syn, znak tak. Zapytania. Tak. Siema. Live'a wiadomo, że się live się zapisze i później będzie udostępniony jako publiczny, także nie ma problemu. Skąd jeśli... jesteście? Która część Polski? Śląskie. Śląskie. Młodzika. Dobra. Teraz potrzebuję. Siema. Najlepszy byłby kawałek drewienka. Mamy kawałek drewienka. A bardziej? Częstochowa, jeśli o to chodzi. Dzisiaj kupiłem dużo pirotechniki za 300 zł. No i nieźle. Robię... Miasto. Znak zapytania. Co miasto? Jakie miasto? A no, mówiłem Częstochowa, chyba jeszcze nie doszło, bo jest opóźnienie 10 sekund. Albo trochę lepiej. Ale u mnie dudnią to szok. No tutaj to samo, tutaj to samo. Tutaj to samo, strzelają cały czas. A ile wydaliście na piro? Dużo, aż boję się powiedzieć ile. Robiąc takie coś... Oto ode mnie jesteście jedna godzina drogi. A okej, okay, tam ja Katowice. Dawajcie petardkę za okno, haha. Za okno to może nie, bo okna nie mamy. W garażu okna nie mamy. W garażu okna nie mamy. Ale do kanału można. Ale do kanału możemy wrzucić. Także weź tu skieruj gdzieś na kanał, na dół. Tu mamy przerwę. Widać? Coś tam widać. To jest mała petardka, ale... I przestrzelimy. Szczęśliwego nowego roku do kanału, haha. Szczęśliwego, Siemka. Szczęśliwego. Wariaty. Haha, dobre wariaty, ale dymy. Ja przed chwilą wyrzutnię z biedry 108 strzałową odpaliłem, haha. U mnie to było 120. Już 10 wyrzutni strzeliło, albo lepiej, witam was do siego roku. Do siego roku, tak. Ja też tutaj. Ile wydaliście na staw? Dużo. Przez cały rok, co miesiąc, po trochu. No wy tak... się nie boicie RC1 przy takiej ilości piro. Nie. Ej, mam takie pytanie. Jakie pytanie? Oby ten nowy rok był lepszy. Znasz może rakiety Big Star? Mam, je są nawet okej? Okay? Okay. Nie kojarzę rakiet Big Star. Dobra, teraz tak. Siemano chłopaki. Takie rzeczy najlepiej robić jakimś twardym drewienkiem, żeby nie używać żadnych metalowych rzeczy. Tylko delikatnie nakuwam, a no, później powiększam. Polecam wyrzutnie Hot Stars. Strzelaliśmy, mieliśmy Hot Stars. Hot Stars. Co to było? To było to z net, to ta kątówka. Tak, bardzo fajna. Jest na kanale. Możecie sobie obejrzeć. Obczaiłbyś mi jedne rakiety z Kauflanda, czy się opłaca kupić? Nazywają się Flash Fusion. Nie kojarzę. Testowaliście wyrzutnie Boom Back z Lidla? Tak, jest na kanale. Skąd takie zamiłowanie do pirotechniki? Macie rakiety i jak tak, to jakie? A testowaliście może Super Bombę z Lidla, bo ja kupiłem. Super bomby nie testowaliśmy.
Zamiłowanie lodu, tak szczerze mówiąc, od dziecka. Dzisiaj zrobiłem słoneczko z pesto. Mamy bazuki, mamy genomy, mamy tigerki. Tigerki jakieś to... pojedyncze rakiety, jedna ruska, jakieś tam jeszcze. Zna ktoś wyrzutnie Hadara. Hadar. Hadar, coś kojarzę. To przejść za chwilę. Coś kojarzę, ale nie bardzo pamiętam, co to była za wyrzutnia. To spoko, bo ja też kupił... Sorry, P1000. P1000 bardzo dobre petardy. P1000 są... Znacie bardzo... może kanał Mahony? A czy ktoś, kto się interesuje pirotechniką, nie zna kanału Mahonego? Praktycznie wszystkie znam. Tak. Kanały. Jeśli chodzi o pirotechnikę, to naprawdę przeglądam, interesuję się tym. Mniej więcej wiem, kto, gdzie, co, czym się bawi. O kurde. Ja znam. Tej to szczerze mówiąc nie wiem, jak połączyć. Bo ja nie wiem, jak ona idzie. Dobra, weźmiemy inną. Lol, haha. Ogólnie to można strzelać w Sylwestra czy nie, bo mam dużo duży staw i nie wiem, co ja z tym zrobię, jak nie. Testowaliście Funkenschlag 10? Funkenschlag 10? Nie. Nie testowaliśmy... Przecież każdy, kto się interesuje pirotechniką, powinien go obejrzeć, haha. Nie testowaliśmy Funkenschlag 10. Exploder 5. Już się nie da, Explodery 5, bardzo dobre petardy. Znacie rakiety Flash Fusion? A jak tak, to dobre? Siemano. Flash Fusion, nie kojarzę tych rakiet. To nie były te pojedyncze takie, co były po 26 zł? Macie FP3. Jasne, że mamy FP3. Mamy wszystko. Siema. Ile lat ma pirotek? Co powiecie o Boom Boom 5G? Tu mamy. Mamy jeszcze 5G? Oczywiście, tylko nie tutaj. Testowałeś rakiety Best Price? Best Price nie, w ogóle bardzo mało rakiet pirotechniki od Klaska testowałem, ponieważ Klasek jest dość drogi. Co powiecie o Viper 12? Pozdrowicie, macie Dumbumy. To był taki zestaw z Kauflanda, ale nie wiem właśnie, czy kupować, ale jak ma 1,6,4 neku, to chyba średnie, co nie? Nie, to będą słabe. Dzisiaj Mahony dzisiaj nagrał i mi znikło. Mahony nagrywał takie rakiety? Znaczy nie, znikło mi, nie wiem. Aha, czy... znikło ci. A dzisiaj Mahony nagrywał słoneczko z 2000 rakiet. Perfekt. A, rakiety Perfekt od Jorge. Bardzo fajne rakiety. Właśnie miałem je kupić, kurczę. Jutro to już będzie w sklepie tutaj u nas. Bardzo ruch, bardzo dużo ludzi, więc chyba nie pojadę. W tamtym roku wrzuciłem 3 Exploder 4 do betonowego śmietnika i go rozwaliło. Tak nagrał 12 minut temu dopiero. Nie wiem, czy je łączyć ta z tą. Jak mówisz? No, chyba tak. No bo tamtej nie wiem, jak idą po kolei te. Mamy eksplodery piątki, eksplodery czwórki. Macie może swój sklep pirotechniczny? Nie, nie. Nie, no raczej wrzucił, a nie nagrał. Macie takie zombie, a bateria od Pyromaxa 16. Dobra, 16. To profesjonale chyba. Znacie wyrzutnie Topfire od Hestii chyba? Hestii bardzo mało testowaliśmy. W zeszłym roku kupiliśmy tylko z Oshona tam 2-4 wyrzutnie małe. Nie testowaliśmy, ponieważ są bardzo drogie są Hestie. A nie myślicie, żeby założyć taki czy coś? Nie. Nie, ani nie mamy straganu, ani nie mamy sklepu i o zakładaniu raczej też nie będziemy myśleć. Ja mam jeszcze 3 paczki Window Marker FP3. Maker. Bardzo dobre petardy były. Z Hestii nie podobają mi się wyrzutnie. Testowałeś single shoty Thunder Air Bomb, tak, Titanium Salut Pyromax. Tak, jedne z lepszych single shotów. Nawet gdzieś tu mamy jeszcze je. Zobacz tam, czy nie ma Air Bombów. Jedne z lepszych single shotów, mimo iż mają tam opisane, że mają 2 gramy. Mieszanki, a są naprawdę bardzo dobre. Jest? Nie ma? Nie, to single shot. A w drugim pudełku? Nie, to są te? Nie, to nie są. To są od Triplexa. Nie, to tutaj nie ma.
zobaczę tutaj. Z Biedronki już nie będziemy kupować, bo to już jest po prostu za późno. Tu są. Testowałeś Dunder Flower single shoty? Bardzo lubię te single. Thunder Flower. Halo, halo, dobry wieczór panowie. Szacun dla was, że czytacie i odpowiadacie. No, nie ma sprawy, dzięki. Thunder Flower, the single shoty. Co to było? Nie, testowaliście tego. Wyrzutnie Arrow? Tak, chyba testowaliśmy. Tak, testowaliśmy. Jeśli się nie mylę, to też na kanale powinien być. Racja, bez kitu, propsy za to. Hej, jestem nowy. Siema, siema. Kojarzę cię, lubię TCP. Co tutaj kombinujecie? No próbujemy zrobić taki mały pokazik, żeby złączyć te wszystkie wyrzutnie. A tam z tyłu jeszcze są fontanny połączone. Są fontanny, widać. Hej. Fontanny? Widać fontanny trochę? Nie, nie widać. No czy mogę odczepić zawsze? Nie, spokojnie. Jak coś to najwyżej byś to zrobił. Czekamy, żeby się przykleiły i będziemy je... No, widać. Dopiero jutro będziemy je łączyć. Dopiero jutro będziemy je łączyć. U mnie w Biedrze mimo... Czytałem. Jeśli jesteś nowy na kanale, kliknij ten czerwony przycisk. Oceniacie stafy. Coś tam oglądałem. Opłaca się Dumu 5G za 22 zł? Jasne. No tak. Jasne, 5G to jeszcze daj mi namiar. Daj mi namiar, chętnie coś kupię. Jak najbardziej. Kurde, to sam bym chętnie kupił za 22 zł, bo ostatnią cenę jaką widziałem to było chyba 40 zł. Ja też, tak? Opłaca się bardzo. Ale mamy laga. Zmniejsza jakoś, bo jest u ciebie jest lag. 720 jest. Czekaj, u ciebie jest lag, bo dlatego... Ja kupiłem tutaj cały karton, to nie żałuję. Złączcie wyrzutnie, pierwsza Panta, Corlane, UEFA, Mafia, Radiotoni i ostatnia wyrzutnia, niech będzie dobra. Best Price. Siema, opłaca się TP2 za 22 ziko. TP2, ale nowe mówimy, już te emiterki. Co powiesz o petardach Black Widow od Tropika? Black Widow. Jesteście z Częstochowy? Tak. Tak, Częstochowy. Black Widow, pamiętam, nie najgorsze te petardy były. Black Widow były nie najgorsze petardy. A teraz są nowe petardy, pokaż je. To są demony. To jest produkcja 2020, już podobność są, co niektórzy mówią, witam, że są tam Kilowka i Dona Bombina z Lidla Git. Cześć, super się ogląda wasze filmy, pozdro. Ja widziałem Dumbo 5G za 45 zł, muszę lecieć, pa, ja. Co myślicie o Exploder 4 za 18 zł, czy się opłaca, siemka wam? Tak, za 18 zł się opłaca, jak najbardziej. PP3, a nowe demony. To są teoretycznie te same petardy, tylko te nowe demony original. Za 18 to brać X4? Explodery 4. Jakie baterie polecacie? No to skierujmy tutaj. Nie wiem, co tam będzie widać. Wszystko teraz tak. Widać. Demony, haha, bardzo fajne. Co myślicie o wyrzutni Power Zone 168 strzałów? Zakupiłem pierwszy raz na filmach. Wygląda jest naprawdę fajnie. Jest. Rakiety JR04 od Jorge są spoko, jak za 6,20. Tak. Ej, mam pytanie, czy krachmeny są dobre? Jeszcze jeden komentarz, ale... Krachmeny są bardzo dobre, bo one mają coś koło 3 gram mieszanki. Są to bardzo dobre petardy. Teraz spokojnie, wyrzutnie. Bardzo fajna, Top Gear. Kątówka, świetna, rewelacyjna wyrzutnia. Titanium Green. Miałem w zeszłym roku... Wytyfę, skąd macie Thermopil w Biedrze? Nie ma. Ponieważ Jorge wycofywało, Biedra oddawała i Jorge jeszcze miał zapasy, oddawali je bardzo tanio i sklepy, które miały z Jorge, mają podpisaną, mieli umowę. Exploder 3 są tanio. Dobre?
Explosive 3. Explosive 3 od Jorge. Tak, mogą być. Bardzo fajne petardki. Bardzo fajne petardki. No wiadomo, Lion, Kung Fu są fajne wyrzutnie. Ozon. Widać ozon, tak jest. Zarąbista wyrzutnia. Świetna wyrzutnia. The Legend, klasyka. Teraz są w nowej szacie i są tańsze bodajże o 20 zł The Legendy. Co jeszcze? JW90. Bardzo fajna mała wyrzuteńka. Kątówka. Kątówka. Rewelacyjna. Rewelacyjna. Rakiety Venom też są. Rakiety Venom fajne. Świetne. Dotyk przygody. Kupiłem dotyk przygody. A nie, nie są dwa typy, bo są czerwone i czarne. Jak dla mnie czarne mocniejsze, nie wiem czy się to różni. Ale które? Co? Nie wiem. Jak Kung Fu za 30 zł na przecenie wyprzedaż. Bo... Ile młody ma lat? Don't worry, be happy to dobra bateria. Kupiłem 3 paczki Dangerów z Dino za 8 zł. Myślicie, że się opłacało? Co kupił? 3 paczki Dangerów z Dino za 8 zł. Doom Boom P6 A11 z 2017 roku są dobre. Jakie? Doom Boom P6 A11 z 2017. Tak, dobre są. Kojarzycie gminę Mykanów? No jasno. No tak. Znacie rzymskie ognie Black Arrow od Hestii, kod produktu HA. Nie kojarzę Hestii. Ja mam te bony z 2017 roku. ACF47 ani tu... CE ani NWP, o co chodzi? Tutaj. Nie wiem, co już tam zobaczyliście. Okej, teraz tak. Wróćmy do tych petardek, demony. Don't worry, be happy, mam, ja też w tym roku jest bardzo dobra. Don't worry, be happy jest nie najgorsza kostka. Znajdziecie ją chyba na kanale. Jest na kanale na pewno. I teraz tak, wróćmy do tych petardek. PP3. Neg mamy 40 gram, to jest typowe. Która partia lepsza eksploderów 5 jest lepsza? Druga czy pierwsza? Nie wiem, jeszcze nie testowałem, będziemy testować jutro. Mam pytanie, jak z Sylwestrem można strzelać czy nie? Dobrą robotę robicie, pozdrawiam, ok. Pozdrawiam. W Sylwestra, nie czytaj teraz chwilkę, poczekaj, bo nie mogę się tutaj skupić nad odpowiedziami wszystkimi. Można jutro strzelać. Nawet był spot reklamowy w Radiu Z, że można jak najbardziej strzelać. Cały rok na własnej posesji, Sylwestra i Nowy Rok bez ograniczeń w miejscach publicznych. Także tutaj nie ma co do ten. Jeśli będzie ktoś chciał, nie wiem, jeździć, przemieszczać się między miastami, no to jest problem. Jeśli ktoś będzie na przykład sobie, nie wiem, wyjdzie na spacer, no zależy na jakiego policjanta, na jakiego człowieka trafi. No tutaj to nie można tak oceniać też wszystkich, że będzie dokładnie tak samo. Miejmy nadzieję, że policjanci, jeśli będą chodzić, patrolować, to będą się przyglądać tylko, a nie będą interweniować. Co do przemieszczania się, raczej nikt ci nic nie zrobi, jeśli wyjdziesz z bloku, odpalisz 2-3 wyrzutnie, 4 wyrzutnie, nie ma problemu. A do 19, jeśli nie chcecie się obawiać, do 19 to mamy 3 godziny ciemności, to można tak nawalać, że się w głowie nie mieści. I mamy cały pierwszy styczeń, także strzelajcie, rozświetlajcie niebo, śmiało. Zachęcamy do tego, bo to jest tak jak ta fundacja, to są pozytywne emocje i tyle. Nie? Tak. No, to są pozytywne emocje. Tego się trzymajmy, żeby się cieszyć z tego Sylwestra, a nie, kurde, w domu siedzieć i co? I TVP oglądać Sylwestra z dwójką, tak? No ha, już, kurde, pędzę. No dobra. Dobra, czytaj dalej. No, czytaj teraz. O nie. Co powiecie o tej wyrzutni z Biedry za 20 zł? Dokładnie, cześć wam. Od siebie mogę polecić kilka wyrzutni. Exclusive 5 od Jorge, Tokio P7678. Tokio to muszę właśnie sobie gdzieś wypatrzeć. Od Magic Time Komety, Venus tak. Od Jorge, New Generation tak, 12, Sasana New Generation 12. Od Gao, Bolero od SP, czy Fireball XXL Pozdro.
Za ile masz staw? Za ile PLN? New Generation 12 podaj. Na samym dole. Będzie to fajna kostka. W ogóle te kostki New Generation od Jorge, praktycznie każda jedna jest bardzo ładna. Tu są purpur, green, pelony. Siema, mam pytanie, czy Boom Boom ma masową destrukcję? Tak. Jakie polecacie wyrzutnie do 200 zł? Jedną czy więcej? Co sądzicie o FT6 Funkę, o której strzelacie? Czy to twój tata? Tak. Więcej. FT6 bardzo fajne petardy. O której strzelamy? Od 9, od 10 rano już jedziemy gdzieś. Warto kupować PS5? Tak. PS5 bardzo dobre petardy. PS5 bardzo fajne. Ile petardy. To kosztowało? Ale co? PS5 są za je. Tak. Co kosztowało? PS5 chyba najmocniejsze w Polsce. No są mocniejsze, ale bardzo dobre petardy. Naprawdę, jedne z najmocniejszych. Czy tata może wyjaśnić, co z tymi demonami? Te petardy Exploder 5 to mocne. Bardzo ile mocne. Kosztuje PS5? Czy z waszego filmu postanowiłem zakupić różne wyrzutnie. No i fajnie, cieszy nas to. Mocne, te są bardzo mocne, a te są nawet mocniejsze. Elo, co sądzicie o Explosive? Gdzie mieszkacie? W Polsce najmocniejszy Scream 10S, gdzie kupiłeś demony? Demony kupiłem, obecnie się pojawiły u nas w sklepie. U nas w sklepie się pojawiły te demony, gdzieś wszystko, mamy jeszcze co tam demony. Macie, ile kosztowało Explosive 3, czy polecacie z Dino Blasty, rakiety, zróbcie opening paczki ze sklepu Biegun, fajerwerki. Jaki opening? No, paczki z Biegun, fajerwerki. Blasty są git. Blasty właśnie kupiliśmy, ale jeszcze nie zdążyliśmy ich przetestować. Witam, nie szkoda panu tyle kasy na te fajnie fajerwerki. Szkoda, nie szkoda. No kto co uważa. Jedni piją, kupują sobie codziennie setki. A co sądzicie o euforii z Lidla? Co to była ta euforia? Nie pamiętam. Jak nie pamiętam, na małe jest... rakiety są za je fajne. U mnie... tyłu demonów nie ma tyle opisu, co u was, tak? Polecam Blasty z Dino, bardzo fajne. Bo te demony... wyrzutnie. Te demony, które ty masz, to są demony, któreś były podrabiane i one można było je kupić, na pewno były na sklepie Pirohit. A to są oryginalne Siemka. Demony z firmy Kometa, a obecnie fajne też Magic są rakiety Time. Aplaus. I teraz taka sprawa. One są jeszcze wyprodukowane w Chinach i data produkcji jest rok 2020. I one całkiem nieźle strzelają, te nowe demony PP3 od Komety, od obecnie Magic Time'a. Te PP3 bardzo fajnie strzelały. Słyszałem, że te są ciut gorsze. Gdzie kupić te petardy demony? Na razie, no mówię tak, jak pojawiły się dopiero u nas w sklepie. Wy z Częstochowy, tak? Tak, z Częstochowy. I one są w sklepie Gromsbik, na pewno. Czy długo będą, czy będą cały czas? Nie mam pojęcia. Zakupiłem sobie dwie paczki. Jutro będziemy je testować. Zobaczymy, czy się dużo różnią od tych. Według mnie kupowanie drogich fajerwerek się nie opłaca. Lepiej kupić sobie małą wyrzutnię i strzelić symbolicznie, a nie dudnić cały dzień. To jest tylko moja opinia, więc nie hejtujcie. Nie mam PP3, ale w takim opakowaniu, co wygląda jak niebieska siatka. To no pozdrawiam dokładnie, ja też. Spirohit nie kupywałem, ale te Spirohit są dobre. Grom 1 są dobre. Był u was w Auchan rakiety szelkowe po 17 zł. Jaki nie było plan rakiet na szelkowych. Finałowy pokaz? Pan się nie przejmuje, że tak gadają, czy nie? A ja się w ogóle nie przejmuję, to nie o to chodzi. Nie nadążam czytać. Nie, rozumiem cię. Przylacie w okolicy wierzchowiska? A masz coś fajnego, jakąś fajną własną posesję, żeby można było tam postrzelać? To nie ma problemu. Jeju, kocham tego gościa, co czyta. Etap jak 5K, nie? Na petardy.
na petardy z wypłaty. Dumbum Limited Edition. Da się połączyć baterię... Nie, słuchaj, się gubię. Ja szanuję takich ludzi, ja kupiłem... baterię, jeśli nie ma lądu rezerwowego. Ponieważ to robią tylko ludzie i oni okolice robią... Blachowni. Oni robią po prostu... PS5 petarda lepsza czy Exploder? I to dobre. Synu, czytaj szybciej, haha. Ja się zwalniam. Nie musisz czytać wszystkiego, czytaj pytania, bo tata nie ma czasu odpowiadać. Może tak czytaj. Wybaczcie, proszę, jak coś to odpowiadajcie tam kolegom, co można, czy fajne, czy niefajne. To już po prostu nie czytaj tych wiadomości, czy fajne są eksplodery, czy fajne są te petardy. Po prostu już to omijaj. To was proszę, kto tam ma informacje rzetelne na ten temat, to odpowiadajcie tam kolegom. Siema, polecasz Don Bomber fajerwerki. Ej, warto widziałem kupić C4 w 2018 rok. C4, tak, one były dobre i co niektóre miały masówkę. C4. Polecacie Black Widow od Triplexa, C4 Songit. Tak, dobre petardy. Proszę bardzo, 2018. Mam ich kilka paczek. Na dobry... I one, co niektóre mają... O, tu jest jednej, nie ma. I one mają, co niektóre miały masówkę. Nie zawsze udawało się... A co pan sądzi o wyrzutni Blackjack z Polo 3-3? 36 strzał, czy lepiej coś innego kupić? Skąd? Z Polo. Polo Market jakoś tak. A, nie wiem, nie... Czy opłaca się kupić wyrzutnię Sokół? Sokół jest fajną wyrzutnią. Zastanawialiśmy się nawet, żeby ją... Gdzie można kupić C4? C4 praktycznie wszędzie. Sokół jest spoko, warto kupić wyrzutnie PXB2421 64 strzały za 89 zł. Myślę, że tak. AFP3 są dobre, bo kupiłem. Warto kupić Dumbum. Dumbum 2G+, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak, sam mam kilka paczek. Czy petardy PP3 są dobre? PP3 są niezłe, aczkolwiek przegrywają z Dumbumami 2G+. FP3 nie są najgorsze. Dumbum 2G+, nie lepiej C4. Opowiecie jakiś żart? Warto kupić Dumbum 2G+. Pirotek, to jednak można strzelać w Sylwestra? Ja na pewno strzelam. Kupić Dumbum 2G+, odpowiedzcie. Tak? Dlaczego emitery się kończą? Gdzie można kupić tanie i dobre petardy? Dobra, teraz cisza. Teraz chwileczkę spokoju. Dlaczego emitery się kończą? Emitery się kończą, ponieważ rząd chiński zakazał produkcji dużych petard. Początkowo było, że będą produkowane petardy 0,2 grama. Później gdzieś tam dogadali się, że jednak będą produkowane 0,3. W fazie końcowej doszło do tego, że jednak porozumienie będą produkować petardy półgramowe. To nie jest wymysł Unii Europejskiej, że nie będzie emiterów. Absolutnie. To jest wymysł rządu chińskiego, ponieważ dlaczego była akcja z Funke? Ponieważ w fabryce z Funke zginęło bardzo dużo osób, które produkowało petardy dla Funke. Dlatego była jazda z Funke. I dlatego między innymi to przeważyło szale, że emitery nie będą produkowane. To nie jest prawda, że ktoś nie pojechał do Chin i nie zamówił towaru. Bo to nie jest prawda, bo tym przykładem mamy demony produkowane w Chinach w 2020 roku. To nie jest prawda, że... Nie chcę złapać ostrości. A jakie są najmocniejsze petardy hukowe? Najmocniejsze. Co mocniejsze? Dumbum czy Bumbum? Pirotek, warto kupić C4 i czy są głośne? Tak, C4 warto kupić, są naprawdę głośne i są w miarę cenowo. Nie wiem, jakie są obecnie teraz ceny, bo już dawno C4 nie kupywałem, ale chyba od 12 zł w górę. FP3 Small versus Pirat. Fajne jest Dumbum 50G. Tak, fajne jest. Bardzo. Co mocniejsze, Dumbum
Bum bum czy dum bum? Myślę, że bum bum w tym wypadku chyba lepiej wypadał. Pamiętasz? Zrobicie kiedyś test Kobry 8? Nie zrobimy tylko testu Kobry 8. Jakie macie 50 mm? 50 mm. Pokaż. Szaman, fantazy, hard, sharp. No tam jest już 30 chyba 8 altitude. Będzie Exploder 5 w 2021? No, raczej nie. Chyba, że coś Tropik wymyśli. Chyba, że Tropik coś wymyśli. Wyrzutnie z Polo Market firmy Dragon są super. Mieliście wyrzutnie Dragon, firma mało znana, ale efekty zacne. PS5 czy Exploder 5? I te dobre. Patrzałbym w tym wypadku na cenę. Co tańsze. Dlatego spodziewajmy się nowym fabryk w Europie lub zwiększenia produkcji obecnych. Nie będzie. Albania, Hiszpania czy Czechy. Co z tym idzie ceny ostro w górę? Jorge już rozmawiał właśnie z jakieś te kraje, takie Albania czy coś w tym rodzaju, z kimś tam prowadzą negocjacje, żeby właśnie produkowali tutaj na Europę te petardy dla Jorge. Na razie biorą od Hiszpanów, także mamy te Sustos. Ile one mają neg i jak strzelają te demony Albania i z Good Pyrotechnic? Demony mają... 5G były produkowane w Albanii? Demony mają 40 gram. I tutaj mamy kategorię... F3. I tutaj mamy kategorię F3. P2000 z CE są dobre? 2000, P2000, no nie są za dobre petardy. Wolałbym kupić... Bo bym chciał je przetestować. Czarny proch jest dobry? Nie. No nie jest dobry. FP3 versus Danger. FP3 kontra Danger? Od Pyromaxa? Gdzie można kupić tanie i dobre petardy hukowe? Ja sprawdzałem bum bum i dum bum, tyle samo na decybelomierzu Danger Haber 1. Dobre, ile was kosztował staw PS5 i zgód? Staw, no tak powiedzmy co miesiąc przez cały rok po 300 zł miesięcznie. Przez cały rok, 12 polecacie Danger petardy, czym się różnią te klasy F2 i F3? Nie wiem, myślę, że mieszanką. Mówimy o tych małych, pokaż, tam są te dangery. Czy mówimy o tych dangerach od Pyromaxa? Który? Tam były dangerki w opakowaniu. Chyba ich nie ma. Były, na pewno tam są. Na pewno tam były na dole. Adrenalinki, dangery, kraszę. Były na pewno. Ja przeważnie kupuję u siebie w sklepie. Ocencie staw. Nie wiem, tutaj nic nie ma. PXP. Gdzie kupujecie petardy hukowe? Da się gdzieś kupić jeszcze Funkenschlagi 10? Nie mam pojęcia, gdzie AP są AP1000C są dobre, Exploder 4 polecacie. P1000 są dobre petardy. Zazdroszczę takiego fajnego taty do zamiłowania pirotechniki, a wyrzutna don't worry be happy. Tak, za 22 zł jak najbardziej polecam kupić don't worry be happy. To na pewno się nie zawiedziecie, ponieważ cena jest naprawdę niezła. Naprawdę fajna wyrzutnia. Don't worry, be happy, można zobaczyć na kanale, śmiało zaglądajcie, na pewno znajdziecie. Gdzie kupujecie petardy? Petardy przeważnie kupujemy u nas w sklepie stacjonarnym. To jest w większości są wszystko tutaj od nas. Częściowo takie, co oni nie mają, czyli mają bardzo, w ogóle nie mają Funkę, w ogóle nie mają Iskry. Jaki to sklep? Rzeczy. Oglądałem. Zbik. Siema, pozdrowicie Śrem? Jaki to sklep? Pozdrawiamy Śrem. Petardy Topowski Udar są mocne. Mocne polecacie są. Bumbać z Lidla wyrzutnie. Jutro zaczynam dudnić około 10 rano. Ja petardy w tym roku brałem z Pyro Art, Fire Factory i sklep z petardami. Pozdrowisz? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich. Exploder
Aha, najlepszy był bór emiterów był na Pyromaster. Czy polecacie petardy Bonbon? Nie. Ja kupuję na Classic Trading.cz. A wyrzutnia Bomb Carrier to dobra wyrzutnia. Ja kupiłem Pyro za 1000 zł. Polecacie hit roku 2020 roku, czyli It's My Life. Kupiłem dziś 3 paczki Rocket Blast. Bomb Carrier raczej nie, bo robiliśmy taki mały mini pokaz. Możecie sobie znaleźć na kanale, to było kilka dni temu ustawione. Mini pokaz. I ten Bomb Carrier miał słabe efekty, które bardzo, ale to bardzo szybko znikały. To był Bomb Carrier, nie? Tam? Chyba tak. Chyba Bomb Carrier był. One były słabe właśnie. Czemu nie macie ponoć najmocniejszej wyrzutni 50 mm, czyli mega polecacie wyrzutnie It's My Life? Polecacie Explodery, Piątk, Holandia pozdrawia. Rakiety z Kauflanda za 24 zł. Najgorszy wydatek mojego. No właśnie. Megi nie kupowaliśmy, ponieważ Mega jest dość droga, a widziałem efekty, które nie były specjalnie aż takie super. Exploder Explosive 1 versus Piccolo. Ja mam z petard Viper 1 białe i bomb czerwone. I plus Explosive 3 i co z tym strzelałem z Sylwka w mieście, czy dobra jest wyrzutnia? Cudak, mam pytanie, czy zrobicie specjalny odcinek, jak bijecie 2000 subskrypcji w pokazie, to nie Bomb Carrier. Cudak, Cudak była też o, Mahone, elo. Niezłą wyrzutnią. Polecacie o, rakiety Diabolo? Mahone, siema. Diabolo są takie sobie, nie najgorsze. Nie najgorsze były te rakiety, no nie wiem jak w tym roku... To Blue Buster w pokazie, cześć. Blue co? Blue Buster. A można w mieście... Fajne, szybko. Puszczać fajerwerki. Normalnie można strzelać w mieście, nikt nie zakazał. Nikt nie zakazał, jeśli ktoś będzie chciał wam wystawić mandat, to wy mandatu nie przyjmujecie. Po prostu można się nawet wyprzeć tym, proszę pana, policjant. Co tam za pirotekcik robicie, mordeczki? A co z pokazem za subskrypcję? Miał być Dumbum chyba. Miały a to być, ale nie ma wy czasu. Kropelka strzelacie w Sylwka, haha. Kropelka. Co robimy za projekcik? Chcemy je połączyć. Blok. Od ostatniego, czyli zaczynamy od pierwszego. Nie ma godziny policyjnej, czy... Znowu coś zmienili. Tu z ostatnim chcemy połączyć znowu do pierwszego. Od której strzelacie, a co powiedzieć? Ale co? Po prostu tyle jest pytań, że nie mamy tak. Czasu odpowiadać. Witajcie. Robić i siema. Odpowiadać. Znacie youtubera TCPT? Oczywiście, że znamy. Blok. 31 są to dni od nawalania pirotechnika XD. Jakie miejscowości strzelacie, Machonhut, które jutro strzelasz? Jakie miejscowości strzelamy? Będziemy w różnych miejscowościach, w Częstochowie i w okolicach. I w okolicach będziemy jeździć i... To tak mało fajerwerków, siema, pozdro. Gdzie nas będą gonić, to będziemy uciekać, będziemy przemieszczać się dalej i znowu będziemy strzelać. Znowu nas pogonią, to znowu będziemy się pozdrowicie, przemieszczać. Pozdrowicie, Pirohip. Kupiłeś dziś... Pozdrawiamy. Kupiłeś dziś rakiety Demon? Rakiety. Demon. Co to było Demony? Rakiety. Jakie mocne petardy polecacie? No co? Tylko 3 wyrzutnie? Tak, na Sylwestra. Nie, mamy więcej, tylko po prostu trzymamy na stole, próbuję je połączyć, ale jest tyle pytań, że nie potrafię się skupić na pracy i na odpowiadaniu. O. Polecacie wyrzutnie Kramp? Tak, dobra jest. Blockbuster to wyrzutnia w pokazie, a nie Bomb Carrier. To uboga, jak 3 wyrzutnie więcej ja mam, zazdroszczę taty. Nie tylko tyle mamy wyrzutni. Pokaż koleżę. Jeszcze tutaj mamy. Fajnego masz tatę. Ale co cię wyrzutnie magma? Magma była niezła.
Magma była niezła, z takich małych kostek. Tata, to spoko, zazdroszczę. Byłem gdzieś w Biedronce i brakło fajerwerek. Fajny staw, brakuje czegoś typu mega spyro i byłoby kozak. Rakiety macie jakieś? Mamy... Tak, Venomy i dwie bazuki. Venomy, dwie bazuki, Tigery. Trochę małych Tigerków, trochę takich pojedynczych rakiet. Polecać się rzymskie ognie od Kaleidoskop? Dzisiaj odpaliłem wyrzutnie Magnum 50 mm z roku 2020. Moim zdaniem słaba, bo niedaleko mieszkam. Ile wydaliście mniej więcej na taki staw zobaczków? Nie kupowaliście? Nie, nie kupowaliśmy. No to kurde, grubo macie staw. Tata z synem piromaniaki. Jak na finał mam wyrzutnie godny 100 SH i heavy metal 100 SH. Ja w tym roku alfy kupiłem od Iskry numer 1. Wyglądają na filmikach lepiej niż bazuka, tak, jeśli chodzi o efekty. Ciekawe, jak to wyjdzie. Udanego sylwka. Macie singlem, macie FP3 z NWP? Nie, MP3 z NWP nie mamy. A bardzo żałuję, bo chętnie bym... A ja na finał mam wyrzutnie Inferno. Macie wyrzutnie Bajkał od Komety. Testowaliście? Nie czytaj, tylko koniecznie ten projekcik. Tu jest Bajkał. Tu mamy Bajkał. Znacie takiego youtubera jak Pirotek? Bo ja go bardzo lubię. Dobra, dajcie się przygotować do Sylwestra, tacie. Jeszcze tylko 5 minut. Przypominajcie o łapkach w górę. Tu mamy taką już wypalona, jest, zostało samo opakowanie. Venom. Venom, jest to amerykańska wyrzutnia, zakupiliśmy ją u Tomaszka za cenę 110 zł. Ile masz lat? I powiem szczerze, o, macie moją kosteczkę. I powiem szczerze, że nie ja była... Ja mam finał na wyrzutni Big Bang, 50 mm, 50 strzałów. Polecacie, czy C4 Small, najlepsze emitery to balony. Jak po Kauflandem w Straganie kupiłem szaraki NWP. Ty nawet... Siema, nie czytaj, polecacie C4 Small. Dobra, ja nie czytam. Rób. C4 Small są całkiem niezłe. Powiedzcie tak szczerze, ile wydaliście na staw. Czemu nie można wysłać do Nate'a? Nie wolno strzelać, bo pieski się boją. Nie można wysłać do Nate'a, bo nie mam ustawione żadnych... Jakie są w ogóle was najlepsze moce? Tych donate'ów czy coś takiego nie mam ustawione. Mocne petardy, cena jakoś w ogóle mnie w tym roku są to Funke Trueno. No, 3 kupione za 33 zł, 20 sztuk oraz Blitz Rooms za 17 zł, bo się nie wyrobicie do sylwka. Czy wyrzutnię kątową dać w środek pokazu, czy na koniec, ale coś Saturn Missiles podrożało. Ja wydałem 500 zł. Pozdrowisz THF 3507. Ja w Biedronce wydałem 400 zł, ja wydałem 1000. Kupiliście coś w marketach? Tak, kupiliśmy. Jakbyście się pytali, czy im dać suba i kilka, to oczywiście, że tak, najlepszy kanał na YouTube. Na straganach z 300 zł odpalcie petardę Explode 4. Dobra, ale nie czytaj. Dobra, nie czytaj, faktycznie. Ten, ja sobie tutaj patrzę w telefon, to widzę mniej więcej, kto co tam pisze. Do selfka się wyrobimy, mamy jeszcze wyrobimy całą noc. Się, mamy całą noc, dokładnie tak. Zara matka będzie dzwoniła, żebyśmy przychodzili. Dobra. Siema. Teraz tak, szukam, gdzie miałem przed chwilą. Strzel czymś. Hejka. Wrzucaj coś do kanału. Mamy szybki ląd. Od której godziny pierwszy strzał? I teraz tak. Dobra, ja nie czytam. Tu wchodzi pierwszy, nie czytaj. Musimy po prostu tutaj, tego lądu nie usuwamy z tego powodu, że w razie gdyby coś nie odpaliło, drewienkiem sobie tylko powiększamy ten otwór i wkładamy sobie ląd szybki. I nie będzie przerwy pomiędzy strzałami. Zresztą możecie sobie zobaczyć na kanale. Jest. Najlepiej przykleić to folią taką aluminiową.
bo ona się nie przepali ani nic, a ma bardzo mocny i tu jest problem z tymi żonami, że się czepiają. No czepiają się, no co zrobić. I przyklejamy taką folią aluminiową, samoklejącą, i ona bardzo mocno trzyma. Się nie wyrwie nic, także tu jest git z tym. I po prostu sobie łączymy, trzeba zobaczyć jak idzie i ostatnią dołączamy. Powinno być wszystko. Cacy. Także mamy tu ile? 3 cm, to będzie 0,3 sekundy między tym a tym opóźnienia. Łączymy. Znowu folia. I jest połączone. Niby nie wolno pokazywać różnych rzeczy na YouTubie, a trzeba mieć uprawnienia, nieuprawnienia, pirotechniczne, niepirotechniczne. W wojsku nie takie rzeczy się robiło i nikt nie patrzał, czy się miało uprawnienia, czy się uprawnień nie miało. Tutaj, to będzie też tutaj. Czyli to jest też ostatnia, się nie mylę. Chyba tak. Tak, tam czuję ląd. Tak, czyli to być ostatnia. Na wysokości. Dobra. Czyli na wysokości tej. Delikatnie nakłuwamy. Drewienkiem poprawiamy otworek. Teraz tak, teraz sobie podłączymy, takiego mamy Cloud, Galaxy Cloud, to będzie jako finałowa 30, czyli pierwsze dajemy dwie kosteczki od komety Monaco Baikal, a później będziemy mieli Galaxy Cloud. To jest kaliber 30, ilość mieszanki 288 gram, czyli 290 prawie. Myślę, że będzie ładna. Nie wiem, czy jest jeden efekt, czy jest więcej efektów. Nie mam pojęcia, ile jest efektów. Jest czerwony ogon, zielony ogon, silver, srebrny ogon, ogon, niebieski ogon, brokat, crown, brokat, crown, brokat, crown, czerwony stroboskop, zielony stroboskop, srebrny stroboskop i niebieski stroboskop. Bez trytek. Ponieważ jak sobie złączymy, mam taśmę duct tape i duct tape'em ją okręcimy dookoła całość. Taki będzie mini pokazik. I tu będziemy łączyć już do lądu normalnego. Zresztą tak samo trzeba, jeśli podpinacie zapalnik elektryczny, to też trzeba powiększyć tutaj. Nie usuwamy nigdy lądu z tego powodu, że gdyby coś nie wypaliło, zawsze można tym lądem odpalić. I po co to, aby zwierzaki i ludzi denerwować? Tak. Siemanko, siema. Będziemy denerwować zwierzaki, ludzi. Kogo nagracie tylko... jak to będzie strzelało? Oczywiście. W jakim województwie mieszkacie? Śląskie. Tutaj dajemy w dół. Delikatnie przyklejamy, żeby się nie wyrwał. W razie czego możemy. Siemka. Ok. Oczywiście, że nagramy. Po to robimy, żeby to nagrać. Taki mały mikroprojekcik. Wrócę. Wyrównamy je do zera, żeby tu nie przeszkadzało. Najlepsza jest do tego taśma aluminiowa, ponieważ się nie przepali. To też często chory. Nie wyrwie. Okej.
Pozdrawiam waszą rodzinkę, pozdro. Pozdrawiamy wszystkich. I w razie czego mamy ląty rezerwowe do odpalania, gdyby coś nie odpaliło, mamy ląty rezerwowe. I teraz bierzemy duct tape'a. Bardzo mocno trzyma. Lątów nie zaklej. No nie zakleję. Naciągnąć, żeby nacisnąć. Polecasz wyrzutnie Lion? Tak, jest na kanale. Możecie sobie zobaczyć, całkiem niezła wyrzutnia. I wystarczy. Gotowe. Nie trzeba trytek, można trytek użyć, ale to się śmiało dobrze trzyma. I powinna odpalić, czyli pierwsza poleci Baikal, Monaco i na koniec mamy Galaxy Cloud od Surexa. Czyli takie połączenie komety z Surexem. Wszystko. Na razie nie zdejmuję folijek z tego powodu, żeby coś nie wpadło, żeby coś nie zablokowało, żeby to wszystko wyszło. Mam nadzieję, że wszystko... Tutaj jeszcze troszkę ten ląd zakleję, bo jest na wierzchu. A nie chcę, żeby gdzieś latał. Ojej, uciekło tutaj. A nic nie szkodzi. Hammer 4 versus PS5. PS5, zdecydowanie. Witam, siemka. No i tutaj nam się to w miarę trzyma. Nic się nie powinno dziać. O, coś tu uciekło. Musiałem dotknąć. Okej. Okej, poszło. Nawet się to trzyma. Trochę słabo, ale nie powinno się przewrócić. Kiedyś byłem mega z nich zadowolony. Siema, jaką kamerą nagrywacie filmy? Teraz telefonem. Co to za fontanny? JF9 albo 09, jakoś tak to się nazywa. Od Jorga. W Toruniu już ostro walą. U nas też. U nas to samo. Teraz damy zwykły ląd. Nie będziemy dawać drugiego lądu. Nie wiem, po co są te zaklejki, skoro ląd i tak jest tylko dotąd. Bez sensu. Teraz nagrywamy telefonem, z tego powodu, że od razu jest z niego bezpośrednio idzie live. Po co tyle tej bibuły? Polecacie rzymski ogień RGB? Tak, niezłe były. Jeśli będzie w dobrej kupiłem cenie, rakiety Diablo, to było warto je kupić, please. Tak. Czy Zena Red Salut są mocne, bo kupiłem 3 paczki. Mam pytanko, bo zaraz będę łączyć wyrzutnie, czy można za pomocą lądu białego, bo zielonego w wyrzutniach i najlepiej za pomocą trytek czy taśmy? Obojętnie, siema. Czy trytki, czy taśmy, obojętnie czym to połączycie, nie ma znaczenia, żeby tylko się w miarę dobrze trzymał. Coś tu nam słabo świeci ta lampka, bo coraz ciemniej mi się tu robi. Coś to tam są baterie, zmienisz. Obojętne, czy trytkami, czy taśmą połączycie, żeby tylko było dobrze. Osobiście wyrzutnie, jest fajny patent na wyrzutnie. Zaraz wam pokażę, o ile znajdę tutaj skrzyneczkę. Pokażę wam bardzo fajny patent. A polecacie rzymski ogień Wader? Nie kojarzę. Oki, dzięki. Ląd biały to do zielonego nie ma znaczenia? Ma znaczenie, bo ląd biały z tego ja właśnie single szybki, 100 metrów na sekundę chyba. Ja właśnie single w garażu robię, pozdro, jestem ponownie. Pozdro. Czy te wyrzutnie muszą mieć ląty rezerwowe, żeby je tak łączyć? Nie muszą mieć. Już wam teraz wszystko właśnie wytłumaczę, tylko muszę sobie wziąć jakąś małą wyrzutenkę. Mamy tam jakąś... daj mi... Do tych przygody mi. Tak. Daj mi do tej przygody. No teraz już mam tutaj zrobione, więc wam je pokażę. Daję. Ej, bo tak. Kupiłem petardy C4 od Pyromaxa klasa F3. Tak, dobre są petardy. Śmiało. Aha, 1 metr ma na sekundę biały. No właśnie nie byłem pewien. Testowaliście Cobra 8? Nie. Może testowaliśmy, może nie testowaliśmy. Oficjalnie mówimy, że nie testowaliśmy. Mamy ląd. Mamy ląd... zwykły, tutaj mamy, rezerwę. A jak połączę z pierwszej wyrzutni rezerwy,
do podstawy drugiej za pomocą białego lontu, to one będą strzelać po kolei, powinny, czy od razu razem? Powinny strzelać po kolei, ale musimy robić coś takiego. Tu mamy ląd rezerwowy, ja wam zaraz pokażę, o co tu chodzi. Ląd rezerwowy jest spięty do ostatniej tubki. I powiedzmy, że tego lądu rezerwowego nie mamy. Musimy sobie sprawdzić, gdzie ten ląd rezerwowy wchodzi. Widzicie, wyrzuciłem ląd rezerwowy. To mamy zwykły ląd, czyli musimy sprawdzić, gdzie, jak idą i policzyć sobie po kolei, bo one idą w ten sposób, gdzie idzie ostatnie, czyli w tym wypadku wychodzi tu, zgadza się. Musimy zobaczyć, na jakiej wysokości idzie ląd wyrzutni. Wtedy najlepiej twardym kawałkiem drzewa zrobić sobie dziurkę, tylko musi być na wysokości tak, żeby był ten proch. I wtedy wkładacie ląd. Wkładacie sobie ląd, możecie włożyć szybki, możecie włożyć wolny, szybki będzie lepszy z tego powodu, że nie będzie żadnej przerwy pomiędzy wystrzałami wyrzutni. I ten ląd sobie przyklejacie. Ten ląd najlepiej sobie przykleić, żeby on tutaj nie wypadł. I tym sposobem bierzecie do systemu początkowego, też bierzecie kawałek drewna. A nie łatwiej zrobić dziury gwoździem? Można gwoździem, ale pamiętajcie, że każdy metal może dać iskrę i wam wtedy wypali. Tutaj mamy jednak ładunki łatwopalne, więc... Dobrze, że za niedługo będzie zakaz fajerwerków, nawet petard typu piccolo nie będzie. Kto się śmieje, ten się śmieje ostatni. Nie, kolego, nie będzie zakazu. Nie będzie zakazu. Ktoś cię poinformował źle. Nie będzie. Nie będzie zakazu. Mahony, jesteś jeszcze? Ty kojarzysz te nowe petardy od Zeny, właśnie te red coś? Myślę, że tak. Jeśli połączymy białym, tylko w tej kolejności, że musicie od pierwszej rurki znaleźć ostatnią rurkę i wtedy tym lądem łączycie do pierwszej, tej, to będzie... Polecacie tam. Big Boy? Jasne, że polecamy. Z roku na rok coraz więcej ludzi strzela. Coraz więcej ludzi z roku na rok tak naprawdę nie strzela, bo są ludzie rąbnięci, tak jak tu kolega się wyśmiewa, że niedługo nie będzie można strzelać. Mahony rozpacza nad wyrzutnią Hestii, Cassiopeia, Lipa, jakiej nie widziałem. Jutro 10 na rozpoczęcie dla sąsiada karabinek, 20 paczek, 20 paczek, paczek C4. Rezerwa do pierwszej, do podstawy, drugiej i tak dalej. A tak jak mówię, jeśli nie ma lądu rezerwowego, to trzeba po prostu znaleźć, gdzie jest ostatnia rurka, zobaczyć, na jakiej wysokości lądy idą, zrobić mały otworek, włożyć ląd. I to jest po sprawie. Tu nie ma jakiejś filozofii, tylko pamiętajcie, ja żeby na nie używać metalowych rzeczy. Ja mam trzy wyrzutnie od SRP Romega. SRP Romega jest fajną wyrzutnią, aczkolwiek dla mnie, szczerze mówiąc, troszkę za droga. Mahony uciekł. Właśnie. A czym przecinać ląd? Najlepiej. Najlepiej? Najlepiej zwykłym nożykiem na drzewie. Bo na przykład nożyczkami może... Niby się nie powinno nożyczkami przecinać. Bo może wytworzyć iskę. Niby się nie powinno przecinać. No macie, to jest 2-milimetrowy ląd. Najlepiej tak. I ucięty, i po sprawie. A nożem tak, najlepiej nożem. Nie zmieniałeś mi tych baterii? Nie. Polecasz wyrzutnię Euphoria z Lidla? Tak. Tak naprawdę nie wiem, ale tak już niech będzie. Gdzieś mi baterii brakuje. A tu jeszcze nic. A tu jest jedna. Mówię, że mi baterii nie brakuje. Robicie karabinki z petard. Czasami tak. To już słabe te baterie. Siema. Siema, siema, kto tam... Polecasz wyrzutnię Emotion z Biedry? Nie wiem, z Biedronki nie testowałem, nie znam tych produktów. Bo to jest Hestia. To jest Hestia,
W zeszłym roku testowałem... Ty po co kupił pikolaki i spamuje? Super Shine. A polecę wyrzutnie coś złego? Co będziecie jeszcze robić? XD. Ile jeszcze kupię takie achtungi, takie małe za 20 zł warto? Co za chłop. Jakie achtungi, bo nie wiem. O, mamy światło, lepsze? Małe jakieś, XD. Małe za 20 zł warto. Nie wiem jakie achtungi, nie wiem o jakich mówisz. Jeśli mówisz o tych XS-ach, to absolutnie za 20 zł. Dziś dorwałem X6 wyrzutni Star Shooter za 36 ziko, tak. Sztuka w Auchan i X2 Super Shine. Myślę, warto było w tej cenie. W zeszłym roku były po 29 zł. Bo polecasz Black Shot, a takie ma. Black Shot nie kojarzę, nie wiem, nie mogę powiedzieć. Co to jest Blik? Przemysław chyba sezonowiec. Dobra. Tu na wyrzutni pokazałem co i jak. Już nie przerzucą się? Chyba nie. Polecacie wyrzutnie Aikido? Tak. Aikido jest fajną wyrzutnią. Weź tam podaj trytki te malutkie. Gdzieś w którymś pudełku za tobą. W którymś pudełku za tobą są. Małe achtungi, XD. Polecacie wyrzutnie sokół? Tak, jest dosyć spoko. Sokół była niezła. Dużo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Będzie gdzie 100 srapek w górę? 20, co będzie? Srapek chyba łapek miało łapek. Być. Sokół nie. To dobrze, bo myślałem, że pieniądze poszły w las. Raz miałem i nigdy więcej. Sokół nie jest złą wyrzutnią, biorąc pod uwagę cenę, bo ona kosztowała 54 zł? 45 zł? Coś takiego, bo byliśmy w kopalni. Dwa naboje wybuchły mi w... Mniej 4 metry nad ziemią, nic Hestii nie kupuję. Ja ogólnie Hestii też nie przepadam za Hestią. Ja do zimnych ogni przyczepiam petardy i robię z tego karabinki. Ogólnie nie przepadam za Hestią, bo Hestia to jest Hestia. Raz się uda, raz się nie uda. Także różnie to bywa. Zimno mamy tutaj, kurde, ręce mi zgrabiały. Szczerze mówiąc. Ja tylko żuczki pamiętam, hehe, jak korę z drzewa odrywały. Normalnie mi tu jest zimno. I tak mniej więcej teraz ile? Tyle. Nie chciałbym też, żeby... Ja właśnie będę testował na sylku Hestię. Hestia to bezpieczne fajerwerki. No, tak niby je tam nazywają, że są bezpieczne fajerwerki. Ja zapałki z balkonu rzucam, bo pieski się boją. Ej, u was też taka mgła jest, że efektów nie widać. Podrożały trochę Star Shooter i Super Shine, ale to i tak chyba warto, oby nie nerfione, bo rok produkcji mają 2020. Polecam wyrzutnie Hot Stars, naprawdę za 89 zł z netto, bardzo polecam, ale to bardzo. Hestia to lipa, polecacie wyrzutnie Big Bang Mars. Tak Big fajna. Bang Mars była niezła, nie mamy jej teraz tutaj, ale była całkiem przyzwoita ta wyrzutnia. Mars była przyzwoitą wyrzutnią, naprawdę. Młody szczeka, lata, pite coś i było jak nic. Co? No, przeczytaj sobie, jak zrobić karabinek bez lontu. Jak nadstawię głowę pod wyrzutnię, jest i bezpieczne fajerwerki. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczne fajerwerki. Jedne są bardziej bezpieczne, drugie są bezpieczne. Można strzelać w Sylwestra na terenie prywatnym. Na prywatnym możesz strzelać cały rok. Calutki rok na terenie prywatnym.
Boom Bag Magic, tak, warto było z Lidla po 20 ziko, 16 shotów, jednak 25 mm, haha, mogę moda ok, kurde, popita na sylwka, a potem fajerwerki. A potem fajerwerki. A policja, to jej. Policja nie będzie sprawdzać fajerwerków, ale... Wyrzutnia wirus z Carrefoura, macie 54 strzały za 60 zł, mega opłacalny, wyrzutnie tak, kupuje co złożę. Roku, można się przemieszczać, młody szczekam. Co? Mówiłem ci, nie czytaj wszystkiego, bo... Mogę moderatora. Hej. Nie wstawiam nikomu moderatorów, bo nie mam... Fajerwerki tylko na trzeźwo. Fajerwerki tylko na trzeźwo, jak najbardziej. Mam nadzieję, trochę ten ląd połamany, żeby... Ten nie... korowna to fake. Przed własną posesją raczej nie będzie problemu z odpaleniem wyrzutni. Mam nadzieję, hej. Pirotek, za ile staw? Czytaj na głos, fajne pytanka. Tak mniej więcej 3, a 4 staw. Daj mi te trybki jeszcze. Bardzo polecam rakietoszelki z Auchan za 17 zł. Tak, CCPT, ale nie było. Znacie, znamy, lubię cię oglądać. Nie było, byliśmy, chcieliśmy kupić. No nie było. Polecacie wyrzutnię Fireball XXL jak kaliber 50. Jak najbardziej, tylko my mieliśmy no z danego roku. Marki typu Hestia, to typowo pod petardy typu Piccolo, Corsage itp. Polecacie rakiety Perfect. Tak. U nas już strzelają hehe petardy. Rakiety Perfect są niezłe. Do której live? Skąd tyle kasy? Jak tyle zrobić? Jak się pracuje, to się ma, nie? Siema, pozdrowisz mojego brata Filipa, o której zaczynacie strzelać, nagracie wasz staw. Staw jest nagrany na kanale, proszę sobie tam poszukać, jest na 100%. Powiedzieć, czy... Zobacz. Jest staw nagrany, możecie sobie tam śmiało wejść na kanał, poszukać. Rakiety jest... Demon są fajne. Demon. Dziś odpaliłem 16 strzałem wyrzutnie ustabilizowaną dwiema cegiełkami i się wywróciła. I lipa była, ponieważ latała na tory i ogródek sąsiada. Właśnie miałem pokazać wam, jak fajnie odpalać. Ale to pan ma jakąś firmę, a wy Auchanie wykupili, bo jak byłem, było były tydzień temu. Ja normalnie pracuję, nie mam żadnej... Znaczy mam działalność, ale pracuję normalnie. Miałem wam pokazać, jak fajnie odpalać bezpiecznie. Tylko jak na złość mam chyba wszystkie koszyki zajęte. Opróżnij mi jedno pudełko. Jest, jest to opróżnione. Tutaj. Daj mi. Pracuję, odkładasz co miesiąc. Nie masz staw za... Dobra, teraz wam coś fajnego pokażę. Bierzecie taki koszyczek, może być wyższy, nawet lepiej, żeby był wyższy. My tak w zeszłym roku odpalaliśmy, a podpatrzyłem to na pewnym amerykańskim kanale z pirotechniką i robicie coś takiego. Wkładacie sobie wyrzutnię i ona już jest zabezpieczona na dzień dobry na dwa boki. Już jest na dzień dobry na dwa boki zabezpieczona. Że koszyczek ma takie dziurki, można by było jeszcze... No, tylko nie ma tutaj coś przestrzelić. Patyk, daj mi patyk. Tam są gdzieś patyki ułamane z rakiet. Są patyki ułamane? No nie ma ułamane. Czekaj, tu stały. Dobra, mam. Już pamiętam. Przypomniało mi się. Fajny patent z tym koszyczkiem. I bierzecie sobie patyczek, powiedzmy, z rakiety albo jakikolwiek inny patyczek. Przekładacie sobie przez ten koszyczek w ten sposób, jeden, przekładacie sobie drugi patyczek tutaj i w ten sposób wyrzutnia wam się nie ma prawa przewrócić w żadną stronę i macie fajną, tylko musi być taki koszyczek, żeby był fajny, najlepiej ciut wyższy z takimi odpowiedzcie, co sądzicie o wyrzutni od komety? Której wyrzutni od komety? Bo jest wyrzutnia, kometę ma dużo wyrzutni. Ej, a to był dobry zakup wyrzutni Gold Light z Biedry od Hestii. Powtarzam już któryś raz, nie znam
wyrzutni z Biedronki. Nie znam wyrzutni Hestia. Jedynie co z Hestią miałem do czynienia, to kiedyś tam dawno kupiłem Hestię i w zeszłym roku kupiłem dosłownie 4 wyrzutenki. Tak. Co sądzisz o Artungu XS? Powiem szczerze, no na obecne czasy nie jest to zła jakaś strasznie petarda. Może być. XS. Na kanale jest... 5%. 5%. No to będziemy zaraz kończyć, bo nie mam ładowarki, żeby podpiąć. No to co, będziemy kończyć. 5% to już długo nie pociągnie. Także na razie kończymy. Pamiętajcie o bezpiecznym odpalaniu fajerwerków. To jest bardzo fajny patent. Co twój tata skręca? Rzut. To jest bardzo fajny patent z koszyczkiem. Jutro jakiś stream. Ja mam Doom Boom 50. Może spróbujemy. A pozdrowisz. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się bezpiecznego odpalania, nawet małych petardek. Pozdrawiam chłopaki. Także... To patrz, za ile? Za półtorej godziny nam zażarło prawie całą baterię. Już miałem 80%. No godzina 20. Godzina 20. Naura. Dobra. Panowie, na razie. Siema wszystkim. Jak ty się tego live wyłączy? Nie pamiętam. Ty, nie wiem. Zapisz, naciśnij moment, kurde, nie wiem. Po prostu chyba tym miksem. Dobra, ile mówisz? 5% zostało tylko. No, 4. 4. Dobra, kończymy, bo zaraz spadnie telefon i będzie po zabawie. Także siema wszystkim. Może coś jutro jeszcze, może jakiegoś live'a zrobimy z takiego luźnego strzelania. Patrzę tutaj. Czekaj, muszę odczepić. Bo... Dobra, spokojnie. Zostaw, tak będzie dobrze. Macie jakąś opinię na temat bomb czerwonych z 2020, o której... Są liche. Live? Zróbcie jutro live jakiś na wieczór. Albo na wieczór może coś zrobimy faktycznie. Tylko musiałbym wziąć powerbank i podpiąć powerbank, żeby... Na szczęście możesz pod ładowarkę podpiąć. W domu. Live. Ze strzelania. Na żywo. Dobra, kończymy, bo zostaje dosłownie 3% baterii i zaraz padnie. I tyle z tego będzie, także pamiętajcie, żeby bezpiecznie odpalać nawet małe petardy. Każda najmniejsza petardka może wam coś tam zrobić. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć. Cześć. Siema.